Cześć, witajcie, ja jestem Nayonet, a dzisiaj jesteśmy znowu w serii Minecraft Hardcore. Postanowiłem, że dzisiaj sobie będziemy budowali nowy domek, nową bazę. No to lecimy. Okej, więc wyjdziemy sobie z domku i pokażę wam, gdzie to będziemy konkretnie budowali. Już wcześniej mówiłem w filmach, że nasza nowa baza powstanie tam. Nie miałem jeszcze pomysłu, jak to zrobić, ale wpadłem na pomysł, by wybudować taki domek w takim modernistycznym stylu, lecz z tego drewna. Mam go trochę, bo tam mieliśmy takie jedno duże drzewo i tam nowe już będą rosły. Najwyżej się podskoczę pod nie tam na jakimś timelapsie. Tutaj mamy też to drewno i je też będę pragnął wykorzystać w jakiś sposób, jeszcze nie wiem w jaki, ale to się okaże. Może w podziemiach naszej bazy. I tak. I tutaj miałby powstać ten domek. Jest to moim zdaniem dobre miejsce, fajne widoki. Tutaj można to jakoś rozplanować fajnie. Jakieś tarasy. Zaczniemy to robić tutaj. Ten słup tutaj był tylko tak, jakby to powiedzieć, technicznie, żebym wiedział, gdzie to potem budować. Tutaj będzie taki taras, widok na tutaj ten lasek. Może go jakoś przerobimy. Zobaczy się. Na razie zaczniemy od takiego szkieletu, bo chcę wam pokazać, jak ja to sobie wyobrażam. Domek będzie się tutaj też tak bardziej ciągnął. I tutaj będzie szedł ten taras. Muszę go tylko jeszcze rozplanować, jak on będzie wyglądał. Ściszę też grę, żeby wam nie przeszkadzał dźwięk gry, bo może mój głos zagłuszać. Tak ogólnie to będzie wyglądało. Takie segmenty, podzielimy to sobie. Tutaj na przykład zrobimy to tak, że właśnie, jak to jeszcze zrobić? Myślę sobie tutaj zrobimy takie coś i gdzieś tutaj będzie wejście. Wejście chciałbym zrobić najlepiej na takim tarasiku, choć jak tutaj będzie stał taras, to wejście możemy zrobić tutaj. To nawet ja bym to przesunął, domek, znaczy się, nawet o 3 kratki bliżej klifu. Okej, na razie rozplanowałem to tak. Tutaj ogólnie będzie część tarasu i tutaj będzie wyjście na też jakiś taras, żeby był widok na morze. Albo na jakieś inne budynki. Jeszcze nie wiem jakie. Możecie pisać zawsze swoje sugestie w komentarzach, co tam powinienem wybudować. Zrobimy też sobie na pewno nowe wejście do kopalni, bo tamto jest za daleko względem nowej bazy i też takie brzydkie. Można byłoby gdzieś tutaj porobić takie rzeczy. Tutaj jest idealne miejsce na przejście. I tutaj by było takie ładne wejście. Zobaczymy. Tutaj jeszcze nie wiem, co będzie. Pewnie posadzę tutaj las, żeby to jakoś wyglądało. A tutaj teraz wybudujemy to. Ten domek będzie stał na takim podwyższeniu, lecz sam taras będzie stał o 1 kratkę niżej. Tutaj dopiero będzie się zaczynała podłoga. Nie wiem jeszcze, jak to zagospodarować. Też przypominam, że raczej w tym filmie tego domku nie skończymy, jest to po prostu niemożliwe, chociaż zobaczymy, może będziemy mieli tutaj znakomitą część tego budynku. I dobrze, tutaj będzie też szedł ten taras, jakoś tutaj, nie wiem też na jaką wielkość go zrobić, ja bym go zrobił właśnie niesymetrycznie, znaczy nie niesymetrycznie, tylko że nieparzyście, o, nieparzysta liczba kratek, które tutaj dzielą domek od tego, bo daje to więcej możliwości budowy różnych rzeczy na tym, na przykład lamp lub jakiś tam krzesełek, siedzisk i takich innych. Już wracamy z materiałami, żeby móc dokończyć ten domek, choć na pewno jeszcze będzie wiele do zrobienia. Część możliwe, że będę robił poza filmem, a część na filmie. Chcę wam tutaj głównie pokazać główny zarys tego
budynku. Postaram się to jak najlepiej przedstawić. Tutaj jeszcze wypełnimy to przestrzenie, żeby to tak brzydko nie wyglądało. I na razie zaczyna to wyglądać jako dobra podstawa. Wysokość sufitu wewnątrz pomieszczeń ustaliłem na aż, co moim zdaniem jest bardzo dużo, bo najwyższe sufity robiłem na wysokości 4 kratek, a teraz robię to aż na wysokości 5, choć moim zdaniem będą to dosyć przestrzenne okna, które tutaj mogą powstać, jak i też w innych miejscach. Albo duże ściany, na których może się pojawić wiele rzeczy, różnych również budowli, obrazów i takich innych. Dobra, mamy już tutaj taką platformę i przyniosłem też drewno na podłogę w środku. Ustaliłem, że najładniejsze drewno, które się z tym będzie komponowało, rzecz jasna, potem to zostanie okolorowane wszystko, to już poza filmem, no to ustaliłem, że to będzie to drewno. Niestety musimy się tej owcy pozbyć. Ale i tak na taras użyjemy to ciemniejsze drewno. Na zewnątrz będzie, myślę, lepiej pasowało niż to białe. Mamy idealnie. I tutaj będzie zalążek naszego nowego domu. Teraz będziemy budowali osobno. Tutaj wybudujemy jedynie zarys platformy, na której będzie stało wejście do domu. I tutaj zaraz umieścimy to ciemniejsze drewno. Widzimy się po cięciu. Ok, mamy tutaj tą część ukończoną. Dorobiłem też takie platformy, na których możemy wchodzić, mając na myśli to, bardziej bym to nazwał schodami niż platformami, ale no dobra. Tutaj odsadzimy tylko jeszcze to drzewo, bo może się przydać w przyszłości. I tak mamy ten las w pobliżu. Tutaj jeszcze przydałoby się nam tego pozbyć, tej pustej przestrzeni, ale pewnie większość niej zostanie przekształcona w piwnicę lub w wejście do piwnicy. Tutaj powstanie taki mały ogródek integralny z tarasem. Weźmiemy sobie to drewno, którego mam naprawdę dużo. I będzie to wyglądało jak coś takiego. Tutaj będzie wypełnione to wszystko ziemią. I tutaj będzie kolejne wyjście ogrodzone. I wejście na taras stąd. Tutaj będzie kolejne wyjście też jednocześnie z domu, więc na razie możemy to wypełnić tym. I tutaj będzie dalej stał. Tutaj będą dalej stały drzwi. Teraz ja dokończę to, co mogę z tych materiałów na przyspieszeniu. Okej, mamy to zrobione. Domek będzie oczywiście dwupiętrowy, lecz tutaj w jednym miejscu zrobimy skośny dach, lecz będzie to jedyne odstępstwo, a na górze będzie sypialnia i może coś w stylu łazienki, żeby wyglądało to ładniej i realistycznie. I wpadłem też na pomysł, że same miejsca tutaj na ściany możemy wykorzystać to drzewo, żeby zrobić ściany. Wygląda ono całkiem dobrze, moim zdaniem. Możemy na przykład zrobić takie coś. Tutaj akurat myślę, że takie okno byłoby w porządku. Tutaj wiadomo, tutaj będzie takie duże okno, chociaż też zastanawiam się, czy go nie ogrodzić tak drewnem. Tutaj jeszcze nie wiem. Tutaj możemy to załatać, tą jedną ścianę. Tutaj będzie widok na ogródek, tutaj też będą drzwi, więc wiadomo, będzie takie okno na świat. Przydałaby się też jakaś ścieżka,
którą sobie wytyczymy w następnych filmach i na pewno też na live'ie. Obecnie zobaczmy, jak z tym stoimy. Tutaj no, mamy całkiem długi odcinek do naszej bazy, bym powiedział, bo tutaj musimy właśnie odtąd drogę aż robić. To możemy w ogóle wykopać. Nie przyda się ta część. I tutaj będzie szła już ścieżka, więc na timelapse ją sobie zrobimy. Okej, okay, na razie zrobiliśmy, jak widać, taką drogę. Tutaj mamy piękny domek. Nazwijmy to domkiem, choć jest to tylko konstrukcja. I będziemy na pewno ją kontynuować w następnych filmach. Nie wygląda jak na razie imponująco, lecz liczmy, że będziemy tutaj mogli przeżywać następne przygody na świecie Minecraft Hardcore. Ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym filmie. Cześć!